Mogliśmy dziś bardzo ciekawy zestaw czytań i psalmu usłyszeć i uczestniczyć w śpiewie. Mianowicie usłyszeliśmy dziś fragment listu do Hebrajczyków, w którym 2/3 dzisiejszego tekstu to psalm. Psalm 95, który w ogóle ma niesamowitą karierę w Kościele, w chrześcijaństwie. To ten psalm, którym otwiera może miliony nawet duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, którzy odmawiają brewiarz swoją liturgię godzin. Nie jest tak bardzo używany w Nowym Testamencie jak psalm 2 albo 110. A jednak eksploatuje ten psalm 95 autor listu do Hebrajczyków, żeby pokazać potrzebę szczerego nawrócenia w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie przede wszystkim wyznaczonym przez Boga. Ten czas to jest kairos, czyli takie słowo greckie, które najpierw w Grecji klasycznej oznaczało moment zwrotny, moment przełomowy dla dziejów, taki, w którym ludzie się dzielą, taki moment, w którym przesilenie następuje, kiedy łajdak staje się jeszcze większym łajdakiem, a człowiek szlachetny tak bardzo szlachetnieje, że jest gotów na męczeństwo i śmierć. Kairos, zapamiętałem to słowo także w jego znaczeniu, dlatego że tuż przed, czy 2 miesiące przed stanem wojennym, czy ogłoszeniem stanu wojennego w 1981 roku, na początku roku akademickiego nasz wykładowca historii, filozofii właśnie na temat tego słowa kairos mówił prawie 45 minut. Zapowiadał, że w takim czasie żyjemy, jak ta tak zwana pierwsza solidarność. I mówi, że właśnie to oglądamy. Ale potem przyznawał, że raczej trzeba powiedzieć, że ten czas złamania solidarności po wprowadzeniu stanu wojennego, potem jak stopniała ta 10-milionowa rzesza członków Solidarności do zaledwie 500, kiedy bardzo wielu ludzi poszło na współpracę, na zdradę, na donoszenie na innych, że to był taki prawdziwy czas kairos dla tych, którzy się zaangażowali w tej pierwszej fazie Solidarności. Ale list do Hebrajczyków mówi o tym kairos w znaczeniu religijnym, o tym, że jest wyznaczony czas, że nie wolno ulec tej największej pokusie, jaką daje diabeł, że jest jutro, że jest jeszcze czas, że jest dziś właśnie i że dziś trzeba dokonać tego, czego wymaga sytuacja moja, sytuacja mojego serca. Ten komentarz autora natchniony, autora listu do Hebrajczyków, który stanowi to niezwykłe wezwanie, jest krótszy niż sam psalm, któryśmy mogli przeczytać w ramach fragmentu i mogli odpowiedzieć jako psalm responsoryjny. Baczcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co się zwie dziś, aby ktoś z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną. Autor zwraca uwagę, że może w nas ostygnąć ten pierwotny zapał. Może nam grozić to, co określa przewrotne serce niewiary. To jest najgorsze, co może spotkać z dwóch stron nasze serce. Z jednej strony przewrotność, a z drugiej strony niewiara. Serce niewiary to straszliwe już samo sobie określenie. I to skutkuje odstąpieniem od Boga żywego. I autor zwraca uwagę na to, że szalenie ważne jest to, w czym żyjemy, w jakiej wspólnocie, w jakim otoczeniu, żebyśmy się wzajemnie pocieszali i umacniali przed odstąpieniem, przed trwaniem przy Bogu. Jeden jest słabszy, to powinien wspierać go ten, co jest w tym momencie mocniejszy. A kiedy ten drugi będzie się chylił, osłabnie, to trzeba, żeby znalazł kogoś innego, kto go umocni i wesprze. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.